O zbawcza hostio godna czci, co lud do niebios zwiedziesz bram, znój srogi nęka wiernych ci. Jednemu w Trójcy Władcy ziem, niech będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. Jezu Chryste, uwielbiamy Cię w przynajświętszym sakramencie ołtarza. Uwielbiamy Cię za to, że przynosisz nam nieskończoną miłość Ojca Niebieskiego. Za to, że sam ofiarowujesz się za nas, jako ten dobry brat w przypowieści o miłosiernym Ojcu, ten dobry brat, którego nie widać, a który zapewnia nas, że do Ojca zawsze mamy drogę powrotu. Że Ojciec czeka na nas, że Ojciec kocha nas, że Ojciec pragnie podnosić nas z grzechu i upadku, ale trzeba do Niego powrócić. Nie tylko sami powracamy, ale też przynosimy, przynajmniej w naszych sercach, tych, którzy się oddalili, którzy doświadczają opuszczenia, którzy nie mają odwagi już wracać. Nie mają może nawet i siły. Panie Jezu, uwielbiamy Cię w Twoim nieskończonym miłosierdziu, kiedy przez tajemnicę wcielenia, przez tajemnicę powierzenia się niepokalanemu sercu Maryi, bo tam najpierw zostałeś przyjęty. To jest pierwsze Twoje lądowisko w dziejach świata. Począłeś się także w jej łonie, umiłowany do końca. Otoczony zostałeś troską jej cudownego oblubieńca, przeczystego oblubieńca świętego Józefa i otoczony miłością i troską rodziny. Tam spędziłeś większą część Twojego życia tutaj na ziemi. Nie tylko przyjmując, ale też i ofiarowując siebie. Ale też nie tylko ofiarowując, ale i przyjmując. Miłość, opiekę, mądrość, troskę innych. Byłeś im nawet poddany. Panie Jezu Chryste, uwielbiamy Cię także za to, że w okresie życia publicznego zebrałeś Kościół, wspólnotę 12 mężczyzn, ale też i niewiasty, które sercami przylgnęły do Ciebie, do Twojego słowa, do Twojego nauczania i okazując miłosierdzie, uzdrawiając, przebaczając, podnosząc na duchu, umacniając, wskazałeś nam drogę prawdy i miłości, sprawiedliwości i pokoju. Uczyłeś nas, że trzeba przede wszystkim w tym świecie nie tylko prosić i oczekiwać, czy od Boga, czy od innych, tego, że nasza droga będzie lekka, łatwa, przyjemna, bezproblemowa, ale uczyłeś nas drogi miłości, pokory i poświęcenia. Za to wszystko chcemy Cię uwielbiać i Ci dziękować. Także za dar Ducha Świętego, który to wszystko uobecnia i realizuje. Chcemy dziękować Ci i prosić o pokój serca. Dziękować Ci za te wszystkie okoliczności naszego życia, w których my otrzymaliśmy kogoś, kogo możemy kochać i o kogo możemy się troszczyć. Powierzamy Ci naszych mężów, nasze żony, naszych bliskich, nasze dzieci, nasze rodziny i nasze otoczenie. Te wszystkie środowiska, wśród których żyjemy i mieszkamy. Panie Jezu, nie jest możliwe, żebyśmy naśladowali Ciebie i łączyli się z Tobą w Twojej najwyższej miłości, wierności i ofierze, jeżeli sami nie będziemy mieli pokoju w sercu. Uzdolnij nas dzisiaj do tego, żebyśmy poznali i uwielbili Cię w Twojej miłości i ofierze. Czyli w poświęceniu z miłości i wierności wobec Ojca. Bądź uwielbiony także w tej łasce, z którą do nas przychodzisz. Napełnij miłością i pokojem nasze serca.
napełni miłością i pokojem nasze serce. Bo kochamy Cię i należymy do Ciebie teraz i na wieki wieków. Panie Jezu Chryste, w tym dniu, kiedy czcimy Ciebie jako jedynego i najwyższego kapłana, jedynego pośrednika między nami a Ojcem, jedyną ofiarę przebłagalną za nasze grzechy, jedyne źródło miłości i uwielbienia Ojca, jedyne źródło pocieszenia i umocnienia w naszym życiu, pozwól, że najpierw będziemy Ci dziękować za to dobro, za które jesteśmy wdzięczni. Za naszych bliskich, za naszych mężów, rodziny, dzieci, otoczenie. Za te okoliczności, za naszych przyjaciół, za tych, którzy nas wspierają. I za tych, którzy potrzebują naszego wsparcia, bo oni przypominają nam o tym, że w Twoje imię możemy komuś pomagać w miłości. Na początku pragniemy Ci dziękować. Na początku pragniemy Cię uwielbiać. Bo tyle od Ciebie otrzymujemy. I Ty dajesz nam możliwość, abyśmy naszą miłość i wdzięczność okazywali innym. Panie Jezu, bądź uwielbiony. Panie Jezu, Ty przychodzisz do nas nie w sposób bezimienny, chociaż też i tak. Ale przede wszystkim przychodzisz do nas przez miłość, troskę innych osób, także kapłanów, osób zakonnych, sióstr zakonnych i tych osób, które uczyły nas wiary, naszych rodziców, babcie, dziadków. Te wszystkie osoby pragniemy Tobie dzisiaj powierzyć. Ich miłość, ich ofiara, ich poświęcenie, ich nadzieja, ich troski, ich łzy owocują tym, że dzisiaj może przed Tobą właśnie klęczemy i Ci za to dziękujemy. Panie Jezu, powierzamy Ci te wszystkie osoby, tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że naszym udziałem staje się wiara, że naszym udziałem staje się miłość i troska o innych, że naszym udziałem staje się także udział w każdej Eucharystii, której Ty spotykasz się z nami w Wieczerniku i mówisz, ja ofiaruję się za Was. Ofiarowuję za Was moje ciało, za Wasze grzechy, ofiara wynagradzająca. Ja ofiarowuję za Was moją krew, żeby moja krew, moja dusza w Was była, mój duch w Was był. I abyście czynili to wszystko, miłość i tą ofiarę przez zwyczajne czynności dnia codziennego teraz i aż do skończenia świata. Panie Jezu, dziękujemy Ci za te wszystkie osoby i pragniemy także przypominać sobie, w jaki sposób my możemy włączać się w tą miłość i ofiarę, której Ty byłeś w nich obecny. Kochamy Cię i należymy do Ciebie i bądź uwielbione teraz i na wieki wieków. Panie Jezu Chryste, Ty także powiedziałeś przez autora natchnionego listu do Hebrajczyków następujące słowa. Chrystus przychodząc na świat mówi, ofiary ani daru nie chciałeś, ale mi utworzyłeś ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem, oto idę. W zwoju księgi napisano o mnie, aby spełniać wolę Twoją, mój Boże. Wyżej powiedział, ofiar darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składane są zgodnie z prawem. Następnie powiedział, oto idę, aby spełniać wolę Twoją. Panie Jezu, Ty usuwasz jedną ofiarę, tą przemijającą, tą niedoskonałą i dopełniasz ją swoją najświętszą ofiarą. Ty ustanawiasz tą jedną i jedyną, po wieczne czasy. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę Twojego najświętszego ciała i Twojej najdroższej krwi, Panie Jezu Chryste, teraz i na zawsze. I dlatego teraz w tej najświętszej Twojej ofierze pragniemy zanurzyć
wszystkie nasze troski, kłopoty, słabości, niewierności i grzechy, ale także to wszystko, co leży nam na sercu, co w duchu miłości, troski i odpowiedzialności kładziesz nam na serce. Panie Jezu Chryste, dlatego chcemy modlić się i prosić za wszystkie stany Kościoła. Pragniemy wzywać Twojej najdroższej krwi. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze krew przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiarowuje na ołtarzu, na chwałę Twojego imienia, za nadejście Twojego Królestwa i za zbawienie wszystkich dusz, także tych, o których wiemy, że potrzebują zbawienia i umocnienia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O krwi i wodę, która wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze krew przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiarowuje na ołtarzu, o rozwój Kościoła, za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, zakony i o uświęcenie ludu Bożego. Tam, gdzie potrzebujemy tego uświęcenia, w sposób szczególny Ci to teraz, Panie Jezu Chryste, powierzamy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O krwi i wodę, która wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze krew przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu w intencji nawrócenia grzeszników, o umiłowanie Twojego Słowa i o jedność wszystkich chrześcijan, ale też wszystkich ludzi na świecie, o pokój na świecie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O krwi i wodę, która wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze krew przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu za kierujących społecznościami, o naszych przywódców w Polsce, w Europie, w krajach ościennych i w świecie, o chrześcijańskie obyczaje w życiu publicznym, o pokój, sprawiedliwość, o prawdę, o troskę o najbiedniejszych, najsłabszych, o nienarodzonych. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O krwi i wodę, która wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze krew przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu, o uświęcenie prac i cierpień. Powierzamy Ci nasze bezradności, biednych, chorych, strapionych, złamanych na duchu, chwile naszego poczucia bezradności, czasami chwile, w których wpadamy w gniew, w których działamy w taki sposób, że potem tego żałujemy. Przepraszamy, przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Przepraszamy, przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O krwi i wodę, która wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze krew przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu za potrzeby duchowe i doczesne nas samych, naszych krewnych, bliskich, dobroczyńców oraz za naszych nieprzyjaciół. Tu w sposób szczególny powierzamy Ci i prosimy o te łaski, których najbardziej potrzebujemy.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O krwi i wodę, która wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ojcze przedwieczny, składamy Ci w ofierze krew przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu za tych, którzy dzisiaj przejdą do życia wiecznego oraz za dusze w czyściu cierpiące o ich wieczne zjednoczenie z Chrystusem w chwale. Powierzamy Ci tych, którzy już odeszli, a których jesteśmy dłużnikami, za tych, którzy ofiarowali nam swoją miłość, życie, cierpliwość, poświęcenie i tych, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, miłości i radości w życiu wiecznym. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Krwi i wodę, która wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi i wodę, która wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi i wodę, która wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Niech będzie uwielbiona krew Jezusowa teraz, zawsze i na wieki wieków. Panie Jezu Chryste, teraz, kiedy jesteśmy przed Tobą, pragniemy modlić się i prosić o dary Ducha Świętego. Zaczniemy od daru dzieciństwa Bożego, od daru pobożności, bo ten dar sprawia, że my odkrywamy, że jesteśmy dzięki Twojej łasce, Bożego Synostwa, umiłowanymi synami i córkami Ojca Niebieskiego. Przybądź Duchu pobożności, Duchu dzieciństwa Bożego, Duchu Bożego Synostwa, który sprawia, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi, nawet jako grzesznicy, których Bóg pragnie zbawiać i których pragnie wyzwalać i którym pragnie pomagać, że jesteśmy umiłowanymi synami i córkami Ojca Niebieskiego. Zapal nasze serca prawdziwym nabożeństwem, miłością i czcią świętą wobec Ciebie, Panie Jezu Chryste, wobec Ciebie, Boże Ojcze, wobec Ciebie, Duchu Święty, abyśmy we wszystkich ćwiczeniach pobożności, modlitwach, ale i codziennym życiu wzrastali w cnotach miłości, wierności, sprawiedliwości, roztropności i nie szukali nic innego, jak tylko większej chwały Ojca i Syna i Ducha Świętego i dobra naszych bliskich teraz i na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Drugim darem, który sobie szczególnie umiłowałeś, darem Ducha Świętego, Panie Jezu Chryste, jest dar bojaźni Bożej. Przybądź więc, Duchu bojaźni Bożej, przejmij moje serce Twoją skuteczną, dziecięcą miłością, czcią, obawą, abyśmy mieli zawsze przed oczyma miłującego Ojca i Ciebie, Panie Jezu Chryste, naszego Pana i Zbawiciela, naszego Pana i Boga, i abyśmy unikali wszystkiego, co może zasmucić Ciebie, Duchu Święty, co może być powodem Twojej troski, Twojego cierpienia, Panie Jezu Chryste, i Twojego wynagrodzenia, i co może być powodem Twojego zasmucenia, Wszechmogący Boże, dobry Ojcze. Bo kochamy Cię i pragniemy podobać się Twojemu boskiemu majestatowi i przynosić Mu większą chwałę. Teraz i na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Przybądź, Duchu mądrości, posiądź nasze umysły i serca. Naucz nas oceniać i rozmyślać nad dobrami niebieskimi i darami, które otrzymujemy od dobrego Ojca w tym świecie, abyśmy potrafili rozpoznawać, co jest dobre, co słuszne,
cieszyć się tymi darami, właściwie z nich korzystać i rezygnować z nich i oddalać je o tyle, o ile są odwracają nas od Twojej miłości, odciągają nas od niej, po to, żebyśmy szukali większej Twojej chwały, cieszyli się Twoimi darami, żeby one przynosiły większą Twoją chwałę i dobro tutaj na ziemi, a kiedyś w wieczności. Bo kochamy Cię i należymy do Ciebie teraz i na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Przybądź Duchu rozumu, oświeć nasze umysły i serca, aby nasze dusze mogły dobrze rozumieć dla swojego zbawienia Twoje boskie słowo, abyśmy je umiłowali, abyśmy nim żyli, abyśmy je realizowali i wcielali w życie i abyśmy rozumieli tajemnice wiary, a przez to doszli do poznania i umiłowania Ciebie i Ojca i Syna, bo kochamy Cię, Trójjedyny Boże, teraz i na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Przybądź Duchu Rady, bo rządź naszym sercem, naszymi sercami we wszystkich sprawach. Odstraszaj je od złego, a przychylaj do dobrego. Kieruj je do zwycięstwa i prowadź we wszystkich wątpliwościach. A gdy potrzebujemy rady, pomóż nam pamiętać, że zawsze możemy się do Ciebie zwrócić. Ojcze, Synu i Duchu Święty, tak abyśmy nie zmylili drogi miłości, prawdy i zbawienia. Bo kochamy Cię i należymy do Ciebie, Wszechmogący Boże, teraz i na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Przybądź Duchu umiejętności, Duchu wiedzy. Naucz nas poznawać wszystkie rzeczy tego świata, rozumieć ich istotę, cieszyć się nimi jako dar od Ojca i właściwie z nimi korzystać. Według ich prawdziwej wartości je oceniać, abyśmy mogli zawsze ich używać dla większej Twojej chwały, dla większego dobra naszych bliźnich i dla naszego zbawienia. Bo kochamy Cię i należymy do Ciebie teraz i na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Przybądź Duchu mocy, zamieszkaj w naszych sercach, pocieszaj je we wszystkich utrapieniach, pomagaj nam zrozumieć, że nie jesteśmy sami, że Ty nas nigdy nie porzucasz, że czasami dopuszczasz trudności, cierpienia, niezrozumienie, odrzucenie, po to, żebyśmy bardziej przylgnęli do Ciebie, a łącząc się z miłością i ofiarą Twojego umiłowanego Syna, także przynosili właściwe owoce w miłości, cierpliwości, poprzez znoszenie cierpień i przykrości, niezrozumienia i odrzucenia. Dodaj nam siły przeciwko tym wszystkim nieprzyjacielskim napadom, które nas odciągają od Ciebie, abyśmy zawsze zwyciężali nieprzyjaciół naszego zbawienia i innych w tym umacniali. Bo kochamy Cię i należymy do Ciebie, Trójjedyny Boże, teraz i na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Litania do najdroższej krwi Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, odmawiając ją, pragniemy wzywać mocy Twojej przenajdroższej krwi, abyś obmywał cały świat i wszystkie dusze, abyś oczyszczał, uwalniał i uświęcał z wszelkiego zła i z wszelkiego grzechu, abyś ożywiał, uzdrawiał i uświęcał wszystkich tych, którzy są Ci poddani, którzy mogą być Tobie poddani, którzy powinni być Tobie poddani, abyś wszystko czynił nowym, bo kochamy Cię i należymy do Ciebie teraz i na wieki wieków. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże, krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, krwi Chrystusa, nowego i wiecznego przymierza, krwi Chrystusa, przykonaniu w ogrójcu spływająca na ziemię, krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii, krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, krwi Chrystusa, męstwo męczenników, krwi Chrystusa, moce wyznawców, krwi Chrystusa, rodząca dziewicę, krwi Chrystusa, ostoją zagrożonych, krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, krwi Chrystusa, pociecho płaczących i troszczących się i poświęcających, krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, krwi Chrystusa, otucho umierających, krwi Chrystusa, Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, Panie, krwią Twoją i uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jednorodzonego Syna swojego ustanowiłeś się odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Powierzmy się także Maryi Niepokalanej, tak jak tymi słowami, którymi powierzał się jej ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, abyśmy i my włączali się w ufność, miłość i pokorę Niepokalanej i wypraszali potrzebne łaski dla nas, Kościoła i całego świata. Matko Boża Niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała ojczyzna była rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.
Królu Jezu nam, Ty nas wspieraj z znoju, strzeż przez życie całe, byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę. Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam poprzez wieczny czas. Królu Jezu.